Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jestem na Głubałówce, za mną Tatry, w Dolinie Zakopane. A dzisiaj wspominamy świętego Grzegorza Wielkiego, wielkiego papieża. Papieża, który jest też doktorem Kościoła. Papież, który zreformował Kościół. Był w trudnych czasach, rozpoczął swój pontyfikat w czasach zarazy. Pochodził z bardzo pobożnej rodziny. Jego rodzice zostali kanonizowani, jego dwie ciotki zostały kanonizowane, więc pobożni rodzice wychowują pobożnych synów, przyszłych też świętych. Dzisiejszy patron, który był następcą papieża, który umarł na dżumę w 590 roku, pierwszy dekret, czy pierwsze postanowienie, jakie powziął w tych trudnych czasach zarazy. Wiemy, że nie chciał zostać papieżem, że w zasadzie gdyby nie cesarz i lud i wszyscy duchowni, którzy chcieli, żeby on był na miejscu poprzedniego papieża papieżem, to on by się na to nie zgodził. W zasadzie jako pokorny mnich benedyktyn chciał dalej służyć Bogu w prostocie serca. To właśnie on już jako opat prowadził msze święte gregoriańskie, czyli 30 mszy świętych za zmarłego. Taki dar dla człowieka, który odchodzi z tego świata do wieczności. Papież Grzegorz Wielki, kiedy nastał czas zarazy, postanowił, że wszyscy zaczną pokutować. Jakby odpowiedzią na znak zarazy jest pokuta. Pokuta, która wyrażała się w postach, w modlitwie, ale też w procesjach pokutnych. 7 rzymskich kościołów, 7 różnych stanów wyszło, aby publicznie Boga prosić o przebaczenie grzechów i spotkali się razem z Maryją w sanktuarium w kościele Bazylice Większej Santa Maria Maggiore, właśnie w tej bazylice poświęconej Matce Bożej, i tam zakończyli swoje modlitwy. Okazała się ta modlitwa bardzo owocna, ponieważ po tej modlitwie zaraza ustała. Papież Grzegorz Wielki pomagał chorym, biednym, cierpiącym. Był bardzo czuły, wrażliwy na biedę ludzką, a jednocześnie był bardzo stanowczy wobec nadużyć, zgorszeń, które działy się w Kościele. Był tym, który zreformował Kościół. Nie przez same dekrety, ale przez też modlitwę, post i bycie przykładem człowieka, który żyje Ewangelią. Również zreformował liturgię, szczególnie śpiewy gregoriańskie, i mamy tak zwane msze święte gregoriańskie, czyli te śpiewy po łacinie, piękne śpiewy gregoriańskie. Moi drodzy, chciałbym z tego miejsca na tle polskich gór, szczególnie na tle krzyża, który jest na Giewoncie, przekazać wam serdeczne pozdrowienie, szczególnie dla tych, którzy mają imię Grzegorz, i niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.